Cześć wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj poniedziałek, zaczynamy u kur. Kury dzień jak co dzień łażą sobie. Jakąś godzinkę temu dostały dwa pełne kosze trawy. Tutaj jeden, tam u sąsiada drugi. No i przegrzebują sobie. Ja wam chciałem pokazać kurczaki młode. Tak one już wyglądają, to jest jeden biały. Tutaj czarny, nie wiem czy to będzie kurka czy kogucik, a chyba kurka, a tutaj już natomiast będzie kogucik, o, czarny, tak wygląda, ładne ciemne nogi mają, takie jarzębiate się robią, kogucik fajnie rośnie, głupie słowo, tu jest drugi czarny. Jeszcze dwa białe, jeden pokazywałem, drugi jeszcze biały gdzieś powinien być, no są tu obydwa, no, ładnie rosną, więc cieszy mnie to. I co tu, póki jesteśmy w stajni, to jeszcze wam pokażę to wszystko, ten gnój co jest tu w tym okręgu, na jesień będzie wywiezione do pola i będzie rozrzucone to na miejsce, gdzie będę siał jarzyny na drugi rok, a tamta pryzma to będzie rozrzucona po łące, to wam pokażę na jesień, żeby wzbogacić tam glebę i żeby trawa lepiej rosła. No, no dobra, to u kur chyba wszystko. Jedzenie widzę mają. Pszenicę z mieszanką, z paszą, woda jest, będę musiał tu im dościelić dzisiaj, no i tyle chyba u nich, no, więc dobra, idziemy do pola. Jestem w polu, zanim pójdziemy tam na ściernisko, wam pokażę coś, to idziemy tu do owiec, na odmianę pierwsze do owiec pójdziemy. No i co, one siedzą na tej nowej, starej kwaterze, tam gdzie trawa odrosła. Już idziemy. Widzę, wszystkie leżą ładnie, odpoczywają. O, nie wszystkie, cztery, gdzie gdzieś polazły. Tam leżą chyba z tyłu, z drugiej strony. No mniejsza z tym, tu leżą cztery sztuki. Na tym pastwisku ładnie sobie tą trawę wypasają, dostały wodę dzisiaj z rana. No i co, widzę, najedzone leżą, przeżuwają, więc gitara. No, Gucio, czyli nasz baran, ten tutaj obskoczył chyba już ostatnią owcę z tych dorosłych, bo już nie chodzi przy nich, więc chyba wyzakacał, zobaczymy, pewnie gdzieś tak styczeń, luty powinny się kocić, to zobaczymy czy dał radę. No i jeszcze mu zostaną młode, Frytka i Małgośka, jak podrosną, czyli tak pewnie na jesień już będą gotowe, to będzie je krył. No a tak to na razie ma spokój, odpoczywa, może nabrać sił, potuczyć się trochę, podrosnąć i będzie pełnoprawny baran stadny. Już jest dobry, tak się trzymać. No, te sobie leżą. Tam te dwie zastanawiamy, gdzie one są. One pewnie tam gdzieś polazły za winkiel. I tam leżą. Dalsze zobaczę. A stoją tam, o, z tyłu. No, wszystkie są stado kompletne, więc nie ma się co martwić. Tutaj kolejna sprawa, jak sprasuję słomę, to słoma będzie poukładana tutaj, powinno się zmieścić. No i zostanie jeszcze nam do zrobienia otawa, czyli drugi pokos siana.
tylko trzeba czekać na pogodę, no i aż ta trawa jeszcze troszkę podrośnie, bo na razie bieda z tą trawą tam koło rzeki, nie jest za wielka, no ale zawsze coś się ukosi, więc nie ma co narzekać. Ja mu widziałem ostatnio, że dosyć ładna się opuszcza, więc coś tam tej otawy będzie i prawie się całe to siano stamtąd zmieści na strych, żeby tutaj nie nosić. Dobra, to lecimy teraz tam na ściernisko, bo tam jest jedna sprawa. Tu jak widzicie, słomę już zwałowałem. Ona jeszcze się suszy. Zaraz po tym, jak skończę nagrywać, przewrócę na drugą stronę i niech sobie schnie. A jutro bądź pojutrze będziemy kostkować. Zobaczymy, jaka będzie pogoda i czy będzie się nadawało do kostkowania, bo jak będzie za mokre, to szkoda, to będzie kostkować, bo się zacznie psuć, zacznie gnić, no i ta słoma będzie dziadowska. Tu jeszcze zobaczcie po tym kombajnie, ile tego tu jest. Widzicie? Tu jest pół na pół ziarno z upiną. O, to wszystko co tu jest, to jest jeszcze ziarno. Więc strasznie dziadowo skosiło się. Tyle ziarna leży zmarnowane. No ale to nic. Niech leży, bo tu i tak już nie będzie siane zboże. Po prostu jak zbiorę słomę, już mówiłem w poprzednim odcinku, zostanie tu zbronowane, zradłowane, albo same brony, zobaczymy, i zostanie zasiana trawa, a to ziarno z owsa, co tutaj zostało, fajnie sobie podrośnie, no i będzie dla owiec takie na świeżo, nie? No, no i tu jeszcze macie widok na tą drugą kawałek tego pola. Też są trzy wały. Ja też zaraz będę musiał przewrócić. No i zobaczymy, ile kostek wyjdzie. Te dużo nie będzie. Tak około pewnie 20 kostek powinno być. Na zimę mi wystarczy. Bo tam jeszcze mam 20 kostek z zeszłego roku na strychu. Więc na spokojnie mi to wystarczy. No. Więc tak mówię, jutro albo pojutrze, w zależności jaka pogoda będzie, to będziemy kostkować. Dobra, bo tu jeszcze miałem sobie wyrwać cukinie dwie, więc podejdziemy. Tu jeszcze zobaczcie, ta kukurydza wygląda. Masakra, normalnie tutaj pod drzewami. Szkoda to było siać, ale miejsce było wolne, więc niech sobie rośnie. Fasola też już ładnie puszcza strąki. Coś w niej powinno być. No a tu jest ten groch z hostią. On ma taką hostię na groszkach, ale to zobaczycie, jak dojrzeje. No. No i co, patysony. Część mama sobie zerwała do słoików, a te resztę powiedziała, że jak urosną, to żeby dać kurom, że już nie będzie robić, więc kury też coś z tego będą miały. No i tu widzę, cukinie małe rosną. Miałem wyrwać jeszcze dwie. Tu jest jedna dosyć taka fajna. Więc ją wykręcimy. Tam pod spodem rośnie jeszcze jedna taka baryłka. To pójdzie do domu. O, tutaj jeszcze miałem wam pokazać. Zobaczcie, jaki arbuz rośnie. Normalnie gigant. Zobaczymy, co z niego będzie. O, z 30 kg jeden arbuz będzie miał. No, większy niż piłeczka ping-pongowa pewnie nie urośnie, ale zobaczymy. No i tu jeszcze jest jedna, też ładna cukinia, wykręcamy. Ta jest dość ładna. No, więc mamy dwie. Zobaczymy, może jeszcze jedną gdzieś się uda wyciągnąć. Bo ta zostaje na nasiona. Ona jest dosyć wielka.
koło ciata i ją zostawiam na nasiona. A tu widzę, jeszcze jest jedna taka biała, więc ją też już weźmiemy. Tam rosną następne. No w tym roku cukinie podarzyły. Widzicie? Następna cukinia. Tam jest kolejna, jeszcze rośnie. Tam jeszcze rosną, więc sporo jest w tym roku cukin. A tutaj ta też spora. Ona zostaje na nasiona. No. A tu mamy trzy cukinie zerwane. I jedną sobie zostawię na placki. A resztę pójdzie, mama sobie coś z nimi zrobi, może naleczą, może pomrozi trochę, a ja sobie na placki zostawię tą mniejszą, ona będzie lepsza. A jeśli się zastanawiacie, o jakie placki mi chodzi, to wygląda to następująco. Obieram ze skóry całą cukinię, kroję w takie plasterki, takie o, gdzieś może nawet troszkę mniejsze. Później taczam to w jajku, w mące, w jajku i w bułce tartej. No i później to się piecze. I bardzo dobre placki z tego wychodzą. No. Jeszcze zerknijmy do szklarni na ogórki. Widzę, już trochę ogórków rośnie. Takie jakieś koślawe się porobiły. Ale ich trochę jest, tam jest najwięcej na tamtym krzaku. Tutaj też sporo rośnie. No i pomidory też już zaczęły owocować. Więc może coś z tego się zbierze. Dobra, to na dziś w odcinku tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy, trzymajcie się. Cześć.